Panie Rafale, gratulacje. Pana podobieczny Paweł Wąsek, 2 medale indywidualne złote, również w drużynie udało się zdobyć złoty medal. Jako z nową tradycją również złote medale dla trenera. Więc jak się czuje multimedalista? Dziękuję za gratulacje. Chłopaki bardzo dobrze skaczą, jesteśmy zadowoleni. Chłopcy pewnie jeszcze bardziej, także fajne skoki tu oddali. Należało się im. Tak, jeśli chodzi o Pawła, Paweł tutaj dzisiaj zdystansował rywali bardzo mocno. Jak ocenia pan jego próby? No Paweł jeszcze w szczyrku nie skakał tak po prostu. Tu złapał takie coś po prostu. Utrzymuje się nad nartą i to idzie. No i on nie musi nic więcej, no. Tylko się bawić. Skokami. Czy gdyby startowali tutaj kadrowicze, czyli Dominik Kastelik, Dawid Jarząbek, miałby Paweł szansę też z nimi powalczyć? Na pewno. Ja myślę, że tu by naprawdę z nimi walczył, bo tu naprawdę skakał rewelacyjnie. Tak, jeśli chodzi o wyzwania trenerskie również, pan się zajmuje tutaj seniorami w klubie. Jak może pan też ocenić swoich podopiecznych w tym sezonie? Moi podopieczni bardzo dobrze skaczą, no tylko że jest problem, bo nie ma możliwości wyjechania gdziekolwiek za granicę i tu jest największy problem. A tak, jeśli chodzi o polskie zawody, czy polskie nawet lato przygotowanie, no to wszystko było okej. Tylko że no jest problem, żeby kadry dopuściły ich, żeby jechali gdzieś na zagranicę, czy na międzynarodowe zawody. Tak, jest jakiś problem właśnie z tymi eliminacjami, czy bo wiadomo, nie ma że... w ogóle eliminacji. I tu jest największy problem. Kadra po prostu B jest zamknięta i tyle, no. Nie ma szans gdziekolwiek pojechać. Tak, też niedawno Olek zniszczał w wywiadzie. Wspominał, że również pan się przez jakiś czas nim zajmował. No co stoi u podstaw tego, że Olek w tym sezonie po prostu nie radzi sobie? Olek na treningach jeszcze w miarę fajnie skacze, tylko że to jest to samo. Olek też niby skacze dobrze, a jedzie po prostu i tam jest za dużo zmian, za dużo, jeden trener mu mówi tak, jeden tak, jeden tak. Jak my coś po prostu zrobimy, brakuje tego, żeby po prostu to szło za tym. I tu jest taki malutki problem. No i tak samo, no Olek jest zdołowany, bo nie ma kwalifikacji, nie ma żadnych tych i siedzi w domu. No i to jest taki minus. No powinny być kwalifikacje tydzień w tydzień i miałby szansę. Wtedy głowa mu inaczej pracuje, wszystko jest przygotowane. A tak jest po prostu zdołowany, bo nie ma szans nigdzie pojechać. Cykl Lotos Cup się zakończył, więc teraz tych okazji do startów nie będzie zbyt wiele. Jakie cele teraz będą, jakie plany? Jeszcze mamy Mistrzostwa Polski, później chwila przerwy i zaczynamy nowy sezon.